Witajcie, kochane dzieciaki. Ogromnie się cieszę z tego, co się wydarzy dzisiaj w komnacie językowej. Słuchajcie, ciocia Kami zaprosiła kogoś, kto bardzo kocha Matkę Bożą i tę osobę ciocia Kami chce przeprowadzić przez przepiękną modlitwę, taką majową modlitwę. Modlitwę oczywiście do naszej najkochańszej, najpiękniejszej Pani. Ciocia Kami chce przeprowadzić tę osobę po angielsku oczywiście. Ja się z tego ogromnie cieszę, ponieważ troszkę zapytałam ciocię Kami, co tam będziecie robili. I to, co ona mi powiedziała, okazuje się, że jest mi zupełnie nieznajome. Więc ja razem z Wami i z tą osobą, którą zaraz zobaczycie, która bardzo kocha Matkę Bożą, którą Wy też kochacie, która Was kocha, w ogóle jest tutaj dużo miłości, będzie uczyła Was, tę osobę i mnie czegoś wspaniałego dla Matki Bożej, żebyśmy byli poliglotami. Ale tu jest dużo miłości w tym przepięknym królestwie. Zobaczcie, jak to jest fajnie. Pamiętajcie o lajku, żeby dużo dzieciaków mogło razem z nami być w radosnym spotkaniu z Matką Bożą w przepięknym królestwie. Witajcie, witajcie. Dzień dobry. Dzisiejsza nasza komnata językowa, jak już wiecie, gości wyjątkową osobę, która bardzo, bardzo, bardzo kocha Matkę Bożą i jestem ciekawa, czy wiecie, kogo takiego mamy z ciocią Ingą dzisiaj na myśli. Ja też jestem bardzo ciekawy. O nie, zdradziłeś się! Witamy cię, ojcze Remi, w naszej komnacie językowej dzisiaj. Cześć! Cześć, dzieciaki! Słuchajcie, dzisiaj, ponieważ mamy maj i jest to miesiąc, w którym dużo, dużo, dużo modlimy się do Matki Bożej, to chciałam Was dzisiaj zaprosić na takie spotkanie z Maryją. Tylko nie wiem, ojcze Remi, czy Ty wiesz, co tu się nam szykuje, patrząc na to, co my mamy tutaj na stole? Mamy piękne napisy i piękne zdjęcia. Wiesz co, ja muszę coś wyjaśnić dzieciom. Dobrze, możesz wyjaśnić. Ciocia Nadia prosiła, żebym wyjaśnił, bo mam limo pod okiem. Ja się z nikim nie biłem, tylko grałem w koszykówkę z rodzicami ze szkoły. No i dostałem piłką tak mocno, że albo czymś innym, ale załóżmy, że piłką. I tak się po prostu stało. Także nie martwcie się. Najprawdopodobniej to limo będzie przez kilka odcinków. A czy ty wiesz, jak mówi się na takie zjawisko po angielsku, jak się ma podbite oko? A to też będzie śliwa? No nie będzie śliwa, to będzie black eye, bo ono czasami przybiera takie ciemne barwy, więc możemy black powiedzieć, eye. Że Father Remy has got black eye today. Black eye. Black eye. Jacy, no tak jest. Pierwszy raz to usłyszałem, ale czeka mi wszystko wie. Tak, kochani, ale my dzisiaj nie chcemy o czarnym kolorze, tylko o kolorze niebieskim. Niebieski jest na kubeczku, niebieski jest na naszych napisach, dlatego że niebieski to kolor, który jest kojarzony... Z Maryją. Z Maryją. A czy możesz, ojcze Remi, powiedzieć nam, dlaczego ty tak bardzo Maryję kochasz? Przypomnieć, bo chyba ty już mówiłeś parę razy dzieciom o tym. Matka Boża się opiekuje mną i tego doświadczam. I mam też takie poczucie wewnętrzne, że ona się troszczy o moje powołanie. Że gdyby nie Maryja, to bym nie był księdzem. Wow. No to słuchajcie, jak mamy taką mocną orędowniczkę, to chciałabym Wam powiedzieć, że dzisiaj nauczymy się do Maryi modlić trochę po angielsku. A Maryja rozumie po angielsku? Maryja rozumie w każdym języku. Mamy Maryję z Guadalupe przecież, na przykład i ona rozumie na przykład po hiszpańsku. Mamy Maryję z Fatimy i ona rozumie po portugalsku. I mamy Maryję też z Lourdes i ona po francusku rozumie. Ale zobacz. Wiesz co, jak teraz to powiedziałaś, to tak? Ja pierwszy raz zadałem sobie takie pytanie, czy rozumie po angielsku. A przecież ja często mówię różaniec po angielsku. No właśnie. I nawet nie zadaję sobie pytania, czy Maryja rozumie po angielsku. A to przecież oczywiście, no, że tak. Ale w maju modlimy się jedną szczególną litanią. Szczególną modlitwą, litanią loretańską. Ja się zastanawiam, czy dzieci w ogóle wiecie, skąd się wzięła nazwa loretańska. Skąd się wzięła nazwa loretańska? Z Loreto. Z Loreto, od takiej miejscowości. I w tej litanii jest bardzo dużo, jak w każdej litanii, różnych wezwań do Maryi. I my dzisiaj z ojcem Remi mamy tutaj przygotowanych 9 takich wezwań, które kojarzą nam się z różnymi symbolami. To taka skrócona wersja litanii To jest będzie. Taka skrócona, żeby każdy mógł się nauczyć na pamięć i modlić każdego majowego dnia. I chciałabym, żebyśmy sobie po kolei zobaczyli, jakie my tutaj mamy wezwania do Maryi. Zastanowili się, czy pamiętamy, jak to będzie po polsku, a później zrobimy sobie quiz. Powiem ci tak, że w ogóle mi się to nie kojarzy z tym, co po polsku.
A, no właśnie, no niektóre, ale... Bo ojciec Remi trochę podejrzał przed odcinkiem i właśnie tak mieliśmy taką myśl, że po polsku jest trochę trudniej niż po angielsku nawet chyba. Bo tu jest takie proste słownictwo tak. Po angielsku, no to... a po polsku to jest naprawdę takie... Bardzo skomplikowane czasami. Takie szykowne słownictwo, takie, którego się eleganckie. Nie używa. Ale tak, właśnie. No to zacznijmy na przykład od tego wezwania. Zobacz, mamy wezwanie Morning Star. Tak się modlimy w litanii loretańskiej. Czy ty znajdziesz symbol mi do tego, ojcze Remi? No to jest gwiazda poranna, to będzie... Tak, no właśnie. To tu mamy gwiazdeczkę. Tak, o. I mamy Morning Star. Morning Star. Morning Star. I możemy się modlić do Maryi właśnie Morning Star. Czyli po polsku mówimy w litanii poranna gwiazdo. A nawet zaranna chyba. Gwiazdo zaranna. Oczywiście, że tak. Tak. Ale tak by było... No tak, że poranna. Tak by było, że to jest jutrzenka. No właśnie. A tak po angielsku to każde dziecko zrozumie, co oczywiście. To jest po angielsku. A Morning po polsku Star. Gwiazdo zaranna to naprawdę chyba... Ktoś od razu myśli, że ta gwiazda ma jakieś rany, na pewno, bo tak, wiecie, bo była zabawa. Albo, no właśnie. Ale słuchajcie, Morning Star. To jest gwiazda zaranna. Powiemy sobie razem? Morning Star. Super, bardzo pięknie. To może ty wybierzesz teraz, ojcze Remi, drugie wezwanie. Ja tu będę układać już pomalutku. Może ty wybierzesz drugie wezwanie. No to proszę bardzo, tu jest takie... O, Mirror of Justice. Mirror of Justice. Mirror of Justice. No właśnie, i co to takiego będzie? Ja tym razem symbolu poszukam. To jest lustro sprawiedliwości. Tak. Ale po polsku na lustro, tak można powiedzieć, że po staropolsku niemalże, mówimy zwierciadło. Zwierciadełko. Zwierciadło. Mirror of Justice. Mirror of Justice. Super, bardzo dobrze. Ciocia Nadia też się uczy z nami. Sprawiedliwość. Brawo. Słuchajcie, to połóżmy sobie tu może tak, o, że już sobie ułożymy na razie trochę. To ja teraz mam dla ciebie zagadkę, czy znajdziesz symbol do mojego wezwania Mystical Rose. Mystical Rose. A to będzie zdjęcie do Rose czy do Mystical? Do Rose. Będzie obrazek. Tak, Mystical Rose. No ciekawe. To tutaj mamy, tak. Jeżeli tutaj to nie są róże w oczach, a chyba nie. Chyba nie bardzo. To chyba tu jest róża. Jest róża. Ale czy ona jest Mystical? Mystical Rose. Po polsku mówimy różo duchowna. Duchowna, czyli taka uduchowiona. Po angielsku mamy mystical rose. Bo dosłownie to powinno być... Mistyczna różo. A gdy po polsku, gdybyśmy przetłumaczyli to różo duchowna, to spiritual rose. To tak, gdybyśmy chcieli powiedzieć po angielsku, byłoby spiritual. Ale taka jest czasami poezja. Tak, dlatego że litania, poza tym, że jest modlitwą, jest też utworem poetyckim i ona ma w każdym języku swój własny wymiar. Kochani, powiemy sobie razem mystical rose. Mystical Rose. To spróbujmy sobie te trzy wezwania powiedzieć, które już były. Gwiazdo zaranna, czyli Morning Star. Zwierciadło sprawiedliwości, Mirror of Justice. I różo duchowna, Mystical Rose. To teraz, ojcze Remi, wybierz kolejne, bo mamy aż 9 różnych wezwań. Mi się podoba to, bo to jest takie Matka Boża dla chłopaków. Tak, Matka Boża ze sztangą. Ciekawe, co? No właśnie. Co to jest? No ja wymyśliłam, że ten symbol pasuje do Panno Można, bo po angielsku to jest w ogóle Virgin Most Powerful. Panno Można. Czyli po angielsku to jest... Panno najsilniejsza. Tak, najmocniejsza, najpotężniejsza, najsilniejsza, taka Maria powerful. Superwoman. Tak, superwoman, zdecydowanie. Nawet Wonder Woman, można powiedzieć. A po polsku mówimy... Panno można. Panno można. I wszędzie tam, gdzie po polsku mamy panno, po angielsku jest virgin, bo to chodzi o to, że Maryja, dziewica, jako panna, nienaruszona, nieskalana. Tak to po angielsku działa. A mi się kojarzy po polsku słowo można z bogata. No właśnie, też tak widzicie, skojarzenia mamy różne. Virgin most powerful. Virgin most powerful. Czyli, że Maryja ma siłę taką wielką do tego, żeby pokonywać zło. Virgin most powerful. Taką sztangę to jednym paluszkiem. Tak jest. Tak podnosi ją. O. Virgin most powerful. Położymy sobie tutaj. To ty wybrałeś symbol teraz, dobrze. Jak ktoś prześle zdjęcie, że jednym paluszkiem podnosi sztangę, to będzie fajnie. Będzie szok. A ja chciałam powiedzieć, że mnie się jeszcze bardzo podoba Gate of Heaven.
to jest jedno z moich ulubionych wezwań. Gate of Heaven. Kochani, spróbujmy sobie to razem powiedzieć. Gate of Heaven. Ciekawe, czy ktoś z was już wie, co to jest. Gate of Heaven. Gate of Heaven. Bramy niebios. Brawo, oczywiście. Ale to będzie po polsku bramo niebieska. Tu jest, bramo niebieska albo bramo niebios, tak. Gate of Heaven, zobaczcie. Mamy takie wezwanie do Maryi. A ojcze Remi, dlaczego Maryja jest bramą niebios? Dlaczego tak się o niej mówi? Dlatego, że prowadzi nas do nieba. Tak. Ona jest tą, która pierwsza została w niebo wzięta. No właśnie. I prowadzi nas do nieba. Ale ogólnie się mówi też, że przy tej bramie, którą tu widzicie, to stoi święty Piotr. Tak. I wszystkie dowcipy, które są o tej bramie, są właśnie ze świętym Piotrem, a nie słyszałem z Maryją nigdy. Ja też nie. No i może lepiej. Gate of Heaven, powiemy sobie razem? Gate of Heaven. Super. To teraz, ojcze Remi, twoja kolej. Teraz ty wybierasz obrazek. O, tobie już zostawię obrazki i jestem ciekawa, co ty weźmiesz na... Zobaczcie te cztery rysunki, które tutaj mamy. To ja chyba wezmę tego drona teraz. Ten dron. No właśnie, ten Matka dron. Matka Boża lotników. Zaraz ale zobaczymy, jaki do czego dron? To pasuje. Czy to jaki jest... dron? No zobacz, mamy tak. Cause of Joy... Health of the sick. Tak powiemy tylko, że 50-50. Tutaj masz pół na pół. A, z tych mam wybrać, tak? Cause of Joy i Health of Sick. Takie mamy wezwania tutaj. No to dla chłopców dron zawsze jest joyem. Tak, ale to... Ale tu chyba chodzi o sick. Tak, bo to są tak naprawdę plasterki, tylko ja nie umiem tak jak ciocia Malwa. To są plasterki? To są dwa plasterki skrzyżowane na ramię. Weźcie, takie... narysujcie plasterki, prześlijcie cioci tak. Tam, jak się rysuje dobrze, plasterki. No właśnie, a w międzyczasie nauczmy się, że uzdrowienie chorych, bo zobacz, po polsku mówimy w litanii, uzdrowienie chorych, módl się za nami, to jest health of the sick. Health of the sick. Spróbujemy razem? Health of the sick. Bardzo dobrze. No właśnie, to mamy health of the sick. Odłożymy sobie tu jeszcze czyli jedno wezwanie. Czyli to nie jest dron, przepraszam, nie. To są plasterki. To są plasterki. Na nasz sick. Na naszą sickness, na naszą chorobę. A cause of joy, to ojcze Remi, powiedz mi, czy ty znajdziesz mi teraz obrazek w drugą stronę? Znajdę, bo tutaj jest tylko jeden joy. Tylko jeden joy, czyli radość. Joy, tu jest cause of chyba. Joy. No widzicie? Właśnie, bo oczywiście. To raczej nie jest... To też jest joy, ale nie joy. Nie. To też, a to będzie joy taki prawdziwy. O. Cause of joy, czyli po polsku jak mówimy? Przyczyno naszej radości. Naszej radości. Przyczyno naszej radości. To akurat jest podobne. Cause of our joy. Cause of our joy. Spróbujemy razem? Cause of our joy. Super, bardzo pięknie. To teraz zobacz, zostały nam dwa wezwania i dwa obrazki. Mamy Mother of Mercy i Mother of Hope. I jestem ciekawa, dzieciaki, czy pamiętacie, bo i Mercy, i Hope już nam się pojawiły kiedyś w programie. Czyli co bardziej pasuje tutaj tego do no Hope, właśnie. A co pasuje do Mercy? Mercy to miłosierdzie, a Hope to nadzieja. Mi się chmurka niebieska kojarzy z nadzieją, bo nadzieja nosi niebieską sukienkę. Tak, a na chmurce jest znak Maryi, więc niechybnie Maryja jest znakiem nadziei. Tak bym to zrobił. No brawo. Mother of Hope. Dzieciaki, spróbujmy sobie to powiedzieć razem. Mother of Hope. I zostało nam miłosierne serce Pana Jezusa, które kojarzy nam się z miłosierdziem, ale ponieważ Maryja jest mamą Pana Jezusa, to też pasuje do niej takie serce miłosierne. Mother of Mercy. Super. Ja mam teraz taką propozycję. Mogę tylko dopowiedzieć, no, że pewnie. Jest taki wizerunek Matki Bożej Miłosierdzia, i to jest inaczej, Matka Boża Wileńska. O! I możecie sobie znaleźć, z rodzicami wyszukać Matka Miłosierdzia, Matka Boża Miłosierdzia albo Matka Boża Wileńska. I ona jest w Ostrej Bramie. Także możecie sobie zobaczyć, taki księżyc ma też pod spodem, to jest charakterystyczne, taki półksiężyc. Pod wizerunkiem Matki Bożej. Ale tam nie ma promieni miłosierdzia, tylko sobie znajdźcie, żebyście widzieli ten wizerunek Matki Bożej, rozpoznawali, bo jest dosyć popularny w niektórych kręgach Polski. To bardzo ciekawe, co mówi ojciec Remi. Ja myślę, że teraz powtórzymy sobie wszystkie nasze wezwania, a później zrobię ci quiz. Co ty na to, ojcze Remi? Bardzo dobrze. Bardzo to będzie ciekawe, bo ja nigdy się nie modliłem tą litanią po angielsku.
A ona jest naprawdę sympatyczna. To spróbujmy sobie powtórzyć po kolei nasze wezwania, a później robimy quiz. Bramo niebieska, Gate of Heaven. Gate of Heaven. Róża duchowna, Mystical Rose. Mystical Rose. Gwiazdo zaranna, Morning Star. Morning Star. Zwierciadło sprawiedliwości, Mirror of Justice. Mirror of Justice. Panno Można, Virgin Most Powerful. Virgin Most Powerful. Matko Miłosierdzia, Mother of Mercy. Mother of Mercy. Matko Nadziei, Mother of Hope. Mother of Hope. Przyczyną naszej radości, Cause of Our Joy. Cause of Our Joy. Uzdrowienie chorych, Health of the Sick. Health of the Sick. I teraz zrobimy taki quiz ojcu Remiemu, że zabieramy wezwania. Szok, słuchajcie, naprawdę, zabieramy te wezwania, bo przecież ojciec Remi na pewno już wszystkiego się nauczył. Co? W tym czasie. Ja żadnej nie pamiętam. Nieprawda, nieprawda. I teraz będziemy, musisz zamknąć oczy ojcze Remi i będziesz losował sobie, ja pomieszam tu wszystko. O, zobaczcie, robimy taki myk, możecie też pograć sobie tak później w domu. Kamil, ja wszystko... nie musisz mieszać, ja i tak nic nie pamiętam. Możesz już otworzyć oczy ojcze Remi i teraz zobacz, losujesz sobie, wybierasz sobie taki symbol i próbujemy sobie przypomnieć, jakie to było wezwanie. O, ten zobaczcie, dron. To były plasterki, takie piękne plasterki. Czy ty pamiętasz, jakie to jest wezwanie po angielsku? Na pewno jest of the sick. Of the sick, tak. Ale uzdrowienie... Tak jak zdrowie, bo tak. To jest zdrowie chorych. Health of the sick. Health of the sick, brawo! Okay. Jejdź, brawo, brawo. To jest trudne. Znaczy, jak zdobędziesz punkt, to idzie do ciebie, jak nie zdobędziesz, to idzie do mnie. To losujemy dalej w takim razie. No dobrze. No i tu mamy, o, widzicie, najprzyjemniejszy chyba obrazek z tych wszystkich dzisiaj. Co to było? To był joy. Tak, przyczyna naszej radości, tylko jak to powiedzieć po angielsku? Czy to była mother, czy to była virgin? To była przyczyna. Nie, nie, to a, ani to mother, była... ani virgin. A, cause of our joy. Cause of our joy. Bardzo okay. Dobrze, brawo! Ojejciu, ja bym chciała zaprosić jeszcze bezstronnego obserwatora tutaj. Chciałabym Ingę zaprosić za nas chwilę. Inga, chodź, bo zobacz, ile tutaj ojciec Remi się nauczył dzisiaj. A mogę coś pomóc, jakby nie wiedział? A możesz mu pomóc, jakby nie wiedział, oczywiście. A możesz mu też wylosować następny symbol. Tigu, 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 ta, da, 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 da. Może to. Dobra. O, piękne. Lustereczko powiedz, przecież. To jest zwierciadełko. Zwierciadełko. Czyli to jest po polsku zwierciadło sprawiedliwości po polsku. Dobrze. Tak. Czyli to mamy justice. To sprawiedliwości i jeszcze zwierciadło. Mirror of justice. Brawo! Mirror of justice! Dobrze. Dzieciaki, ja mam nadzieję, że idziecie łeb w łeb z ojcem Remim tutaj z tymi wezwaniami. Jestem cały mokry, aż mi limo się powiększa. Black eye. Black eye is bigger. Is bigger. No to... Losuj, ojcze Remi. O, jakie przyjemne wezwanie. To była ta jutrzenka, tak? Jutrzenka, czyli gwiazda zaranna, czyli... Morning Star. Morning Star! Brawo, 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 brawo. Żaden telefon do przyjaciela na razie jeszcze nie był potrzebny, aż ale może... w szoku. Znakomicie. No. Po prostu... O, a to wow. Jest też fajne. Zobaczcie, bramo niebios. Tak, to jest o tym Billu. Chyba nie do końca, ale brama niebios. To jak to będzie? To były gate. 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 Of. Gate of Heaven. Brawo, Gate of Heaven, super! A Inga, ty słuchałaś trochę naszych tak, tych? Oczywiście. To może i dla Ingi wylosujesz teraz, Remi, tutaj zobaczmy, co to będzie. Tiru, 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 no właśnie, no, żeby to było trudniej trochę. Nie, ojciec Remi mi najtrudniejsze wylosuje. No właśnie. Ale proste. Mother of Mercy. No Mother of Mercy, brawo! Najprostsze, też to chciałem od samego początku. I czemu nie ja? No, tak to jest mój punkt. Tak, to jest punkt inny. No ale tak jest na testach, że czasami liczymy na jedno pytanie, a dostajemy coś zupełnie innego. No. Ja tam to chciałem. No właśnie. To teraz, teraz dla Ingi. Dobrze, dajemy radę. Ale jak będzie hope teraz... To będzie dla kogo? To powiemy, że to nie fair było. A, o, jednak jest Mystical Rose. Brawo! Pięknie! Woo!
Mystical Rose, bardzo dobrze, czyli róża duchowna. Jakie piękne mi się trafiają. Tak, no tutaj nie będzie remisu, bo mamy 9 wezwań, ale spróbujemy jeszcze. To, co nam jeszcze zostało? No teraz właśnie. Robimy taki. Ha. Zostało nam to z nadzieją. Czyli z nadzieją. Hope. I co jeszcze? I jeszcze nam zostało... Ach, że ona jest bardzo mocna i jednym palcem podnosi sztangi. Tak. No. Czyli? Dla mnie to najtrudniejsze jest ten właśnie ze sztangami. No bo to nie jest można. Tylko tak most powerful. No, ale mother czy virgin? Virgin. Virgin most powerful. Brawo dla Ingi. I teraz zobaczymy, czy to tu? A nie, tu. No, czyli dla mnie. Nie do końca to tak działa. Virgin most powerful, a tutaj było to, Remi, co chciałeś od początku, czyli Mother of Hope. Mother of Hope, czyli Matko Nadziei. Gdyby było po dwóch stronach, że ma te niebieskie miłosierdzie i nadzieje, to byłoby niesprawiedliwe. Ale wspaniały pomysł. Ale ja ci mogę, Inga, oddać drona, bo wiem, że ty lubisz latać. Ale możesz oddać tylko pod warunkiem, że powiesz, jak to było po angielsku. To był Half of the Stick. Sick, przepraszam. Stick to patek, nie bardzo. Health of the sick, tak health jest. Health of the sick. To wszystkie dzieciaki powtarzają razem z nami, od początku. Tak jest. Mother of mercy. Mother of mercy. Mystical Rose. Virgin most powerful. Health of the sick. Mother of hope. Gate of heaven. Morning star. Mirror, zaraz. Jak to jest po polsku? Sprawiedliwości zwierciadło. Zwierciadło sprawiedliwości, czyli mirror of justice. Tak jest. Dzieciaki, płynnie musimy, bo ojciec Remi musi to sobie wćwiczyć po prostu. Mirror of justice. Super. I tutaj jest joy, i to było po polsku. Przyczyną naszej radości. Cause of our joy. Tak jest. Ja mam taką propozycję, dzieciaki, że możecie sobie później zrobić takie napisy i takie obrazki różne, które tu mamy, albo będziecie mieć swoje pomysły na te symbole i pobawić się w dobieranie, w zgadywanie, w uzupełnianie. Możecie na przykład niektóre literki zjeść z tego i zostawić kreseczki, pobawić się w takiego wisielca, ale to, co najważniejsze, to możecie się tymi wezwaniami pomodlić. Pomodlić. To chyba zrobimy właśnie my teraz. Pomodlilibyśmy się dzisiaj po angielsku? W litanii zawsze się mówi wezwanie, a potem módl się za nami, czyli po angielsku. Pray for us. Myślę, że dzisiaj pomodlimy się po angielsku tymi wezwaniami, prosząc Matkę Bożą o błogosławieństwo, jej wsparcia, jej wstawiennictwa dla wszystkich dzieci, dla wszystkich rodzin, ale także, abyśmy stawali się naprawdę poliglotami. Tak jest. Ja proponuję w modlitwie, żeby Kami mówiła. Dobra. My będziemy mówili pray for us. Ora pro nobis po łacinie, a po angielsku pray for us, czyli módl się za nami. To w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Mary, cause of our joy, pray for us. Mary, mother of hope, pray for us. Mary, gate of heaven, pray for us. Mary, health of the sick, pray for us. Mary, mystical rose, pray for us. Mary, morning star, pray for us. Mary, mirror of justice, pray for us. Mary, mother of mercy, pray for us. Mary, virgin most powerful, pray for us. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Dzięki, Kamilko, to po prostu był cudowny pomysł i na bazie dzisiejszego odcinka ja już mam dużo pomysłów, więc bardzo wydarzy się cieszę. Coś bardzo ciekawego. Dziękujemy ci, ojcze Remi, że pomimo gry w koszykówkę i lima, nie wstydziłeś się dzisiaj przyjść z takim troszkę zazielenionym okiem, aby dzisiaj wszystkie dzieciaki zachęcić do tego, że mocno kochamy Matkę Bożą. W maju to ją czcimy po prostu z największą czułością i miłością i wszyscy dajcie lajka, żeby bardzo dużo dzieci dzisiaj nauczyło się razem z nami takiej pięknej modlitwy. Mocno was ściskamy. I uwaga.
tutaj teraz pojawia się litania loretańska po polsku cała, którą śpiewa też ciocia Inga i cały zespół. Także kliknijcie sobie tutaj i codziennie tę litanię odmawiajcie. Do tego Was bardzo zachęcamy. Tak, mam nadzieję, że codziennie będziemy razem śpiewali tę piękną litanię. Pa, pa! Pa, pa.